Dzisiaj około 17.50 dyżurny z komisariatu policji w Grodkowie otrzymał zgłoszenie, że z jednego z bloków mieszkalnych z trzeciego piętra z okna wypadł 2,5-letni chłopiec. Na miejsce natychmiast został zadysponowany śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Chłopczyk został przetransportowany do Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. Tam zajęli się nim lekarze. Jego stan na chwilę obecną jest określany jako ciężki, ma wielonarządowe obrażenia. Rodzice tego chłopca, którzy się nim opiekowali, mieli oboje ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W chwili obecnej są oni zatrzymani, przebywają w policyjnych aresztach. Jutro, kiedy wytrzeźwieją, zostaną podjęte z nimi czynności.